Teraz jesteśmy w Ośce i przygotowujemy się do parady, a raczej do zakazu parady, ponieważ parada równości została zakazana. Zostało potem taki, była taka próba jakby przemienienia parady równości w wiece, ale to też zostało zakazane przez prezydenta Warszawy i generalnie w tej chwili to jest po prostu akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa, na którą idziemy. Właściwie trudno już w tej chwili chyba mówić o paradzie równości, bardziej to będzie po prostu na pewno ta demonstracja się przekształci po prostu w sprzeciw wobec decyzji prezydenta i w ogóle wobec jego polityki w tym mieście i najprawdopodobniej za jakiś czas w tym kraju, do czego się już możemy teraz spodziewać i dosyć zgrozą wieje od tego faktu. No a poza tym, znaczy na pewno będzie też tak, że po prostu to będzie związane z mniejszościami seksualnymi, no bo to nie jest oczywiście kwestia tylko naszego prezydenta, tak? To jest kwestia tego na przykład w jaki sposób różne środowiska reagowały na ten zakaz albo nie reagowały na ten zakaz. Tak. Myślę, że tylko ten trzeba poprawić trochę, bo mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnych takich sytuacji, nie wiem, przemocowych, agresywnych, że ludzie zostaną, nie wiem, poszkodowani, pobici czy coś takiego. Miłość, miłość. Tak, wielkimi literami miłość. Okej. Okay. No, dobra, niech będzie miłość, taki Nie, ja nie jestem taką organizatorką, w sensie po prostu jest organizator parady zakazanej, więc w tej chwili jakby już nikt tego nie organizuje, tak? W tej chwili to jest jakby kompletnie zdecentralizowane. Wiem, że jakby były osoby bardziej indywidualne, które, nie wiem, dzwoniły, wyrażały poparcie, mówiły, że przyjdą i tak dalej. Jeżeli chodzi o ochronę, oprócz policji, z tego co wiem, nie było takich idei. Homofobia, co się leczy? Homofobia, co się leczy? Homofobia, to się leczy! Homofobia, to się leczy! Homofobia! Dlaczego my tu jesteśmy? Dlatego, pierwsze, demonstracja, prawda? Geje i lesbijki robią sobie demonstrację. Czy my, jako ludzie, którzy są hetero, z założenia tak zakładam, nie wiem jak jest z wami, czy my chodzimy po ulicy i krzyczymy, że my jesteśmy hetero i chcemy więcej praw? Nie, jeśli ktoś kogoś kocha, niepotrzebny jest mu ślub czy legalizacja. Niech siedzi z kimś w domu, prawda? Niech się w domu, kurde, w dupę pakują, no. No co będą tutaj robić? Będą stać i protestować, że chcą więcej praw, niedługo jeszcze geje będą, kurde, adoptować dzieci i co wtedy będzie? No dzisiaj mam wrażenie, że miała być demonstracja przeciwko dyskryminacji mniejszości seksualnych, która przerodziła się w demonstrację w obronie podstawowych praw obywatelskich. Dzięki działaniom władzy, które mam wrażenie, że miały cel skrajnie przeciwny. Na szczęście się to władzy nie udało, co chciała zrealizować. Pragniemy bezpieczeństwa i pragniemy, ażeby wreszcie nie narzucano nam niczego przemocą. Młodzieży Wszechpolska, Polacy, rodacy! Nie lękajcie się gejów i lesbijek! To wasi bracia, to wasze siostry! To Polacy i Polki! Opuśćcie wasze narzędzia przemocy! Wszyscy ludzie są braćmi! Lesbijki są waszymi siostrami! Geje są waszymi braćmi! Jesteśmy wszyscy, żyjemy w naszym pięknym kraju! Niech żyje wolność w Polsce! Niech żyją geje, lesbijki i młodzież Wszechpolska! Panu Kaczyńskiemu należy podziękować, że zmobilizował tych, którzy są przeciwni kaczyzmowi i wszelkim fobiom. Kaczyński to jest dla mnie, jakbym powiedziała, karzeł, który jest bardzo złośliwy i nie do przyjęcia dla mnie.
Polacy mają takie upodobania w tych sprawach. Za mało tolerancyjności w narodzie jest, proszę pana. I to przeszliby bez żadnej oprawy tutaj policyjnej. I koniec, dać im przejść. I'm supporting it. I'm coming from Germany to support it. So I'm speaker of a gay and lesbian organization in Germany, and I'm happy that it's going on today. So because I was a bit quiet about it, and so I'm happy that's happening now. Dawaj tutaj. Mniejszość to jest Cyganie, Tatarzy, ale nie zboczeńcy, nie pedały. Dawaj. Was na paradzie równości, paradzie, który żaden dyktator, żaden polityk nie może zakazać, bo jest wielką paradą równości, wolności i demokracji. Brawo! Jest wielkim sprzeciwem łamaniu praw człowieka w naszym kraju, jest wielkim sprzeciwem dla nietolerancji i dyskryminacji. This is a historical day in Warsaw. This is a historical day for Europe. This is a historical day for equal rights. For equal rights for gays and lesbians all over the world. Że to świetne wydarzenie, chyba pierwsze takie, jakie miało miejsce. Po prostu tak dużo, nas jest dużo, po prostu. To po wszystkich informacjach.